ustawienie między liniami. Opowiedz o tym, bo ja myślę, że też, też to było charakterystyczne. No, można tak mówić, że to jest w dzisiejszej piłce norma, żeby szukać tego ustawienia. Natomiast bardzo dużą uwagę też zwróciłeś na to wybuchu i pokazałeś w jaki sposób przekładało się to na tworzenie przewag. Bardzo prosty sposób, a jednocześnie bardzo efektywny. No zdecydowanie. No tak. Najpierw powiem może może o ogóle. Później wejdę w szczegóły. Zawodnicy między liniami przeciwnika, czyli między linią obrony a linią pomocy, najczęściej absorbują więcej zawodników niż jednego. Czyli jeżeli ja dobrze jestem ustawiony między liniami, czyli powiedzmy między bocznym obrońcą a środkowym obrońcą, to jest moment, w którym oni nie wiedzą, kto, kto, kto ma mnie kryć. I, I to powoduje bardzo często zawężenie linii obrony i albo miejsce na boku w bocznych sektorach. A jeżeli nie, so, nie, nie zawęża ta linia pomocy, to ja będę miał dużo miejsca, jeżeli dostanę piłkę przez linię. Więc to nie, nie tylko ustawienie między liniami ma nam dać opcję podania do przodu, bo ta opcja podania do przodu jest po coś. Czyli jeżeli, ja dosta, jeżeli dostanę piłkę jako środkowy pomocy między liniami przeciwnika, to ja wtedy mogę. Mam trzy kierunki grania, bo ja jestem na, względnie w środkowym sektorze boiska. Ale jeżeli zawęży linia obrony. Bardzo mocno, no to wtedy otwiera się miejsce dla bocznych obrońców. I bardzo często, czy Pajet, czy AF, którzy byli w tym akurat genialni, uważam, bardzo często ich ustawienie powodowało więcej miejsca dla innych partnerów na boisku. A jak wiemy, jeżeli dostanie Bielsa, zresztą bardzo bardzo fajny cytat ma i, i, i myślę, że chyba też go w e <zum> zamieściłem, bo bardzo dużo tych cytatów selekcjonowałem, to dwa pojedyncze podania, Progresywne niszczą strukturę rywala. I to, to, co mi się podoba, faktycznie, jeżeli my złamiemy linię pomocy, czyli podamy piłkę do zawodników między liniami, to jakbym miał opisać to, w ciągu 4 do 7 sekund zespół chciał kończyć atak, bo był przez moment w przewadze nad tą czwórką linii obrony. I niezależnie od tego, kto dostał piłkę, po prostu była orientacja na wejście w pole karne. To jest coś co, coś, co zrozumiałem dopiero po X obejrzanym meczu.